Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Proszę Państwa, cały czas trwa akcja. Mamy nadzieję, że uda się uratować tych trzech górników, którzy jeszcze są na dole. Naszym obowiązkiem było dzisiaj tutaj przyjechać. Wiemy, że akcja jest prowadzona profesjonalnie. Jest pełne zabezpieczenie również pracy ratowników, którzy prowadzą akcję. Otoczone rodziny są pomocą ze strony dyrekcji kopalni, ze strony zarządu KGHM-u. My jesteśmy gotowi do każdej wszelkiej pomocy. Ja powiedziałam panu prezesowi, panu dyrektorowi, że jeżeli tylko będzie taka potrzeba, to jesteśmy w stałym kontakcie i będziemy udzielali wszelkiej pomocy, która jest tutaj konieczna. W tej chwili najważniejszą rzeczą jest, ażeby znaleźć tych, dotrzeć do górników, którzy jeszcze pozostają na dole, otoczyć pomocą rodziny. Łączymy się w bólu z tymi rodzinami, które straciły swoich ojców, synów i braci. I cały czas pozostajemy w nadziei, że ci, którzy jeszcze są na dole, jeszcze nie są odnalezieni, że wrócą żywi do swoich rodzin. Musimy wszyscy teraz po prostu czekać na te informacje. Będziemy cały czas śledzili to, co się tutaj dzieje i będziemy, jeżeli to jest możliwe i tylko będzie taka konieczność, będziemy pomagali. To, co można dzisiaj powiedzieć tym górnikom, którzy jadą na dół po swoich przyjaciół, po swoich braci. Oni tak, ja się spotkałam z ratownikami, którzy byli w tej chwili, wyjechali z akcji i powiedzieli mi, że jadą po swoich braci. Więc myślę, że to, co możemy w tej chwili powiedzieć, to szczęść Boże w tym poszukiwaniu braci, aby wszyscy wrócili cali i zdrowi. Dziękuję bardzo. Pani premier, czy coś się zmieniło? Pani powiedziała trzech. Pani powiedziała trzech. Właśnie.